Witam wszystkich w mojej kuchni, mam na imię Leszek. Dzisiaj pokażę Wam, jak perfekcyjnie przygotować, ugotować żeberka. Żeberka, będę je robił w szybkowarze. Dlaczego w szybkowarze? No, jest kilka powodów ku temu. Między innymi dlatego, że to jest najprostszy sposób gotowania. Jeżeli nie macie szybkowara, to bardzo polecam, żeby sobie jakikolwiek sprawić, bo wszystkie one działają na takiej samej zasadzie. No ale jeżeli nie macie i nie chcecie kupić, to i tak powiem, jak te żeberka przyrządzić tradycyjnie. Różnica jest jedynie taka, że tradycyjnie trwa dłużej, no i trzeba doglądać. Także zaczynajmy. Przede wszystkim, jeżeli przepisy na moim kanale się Wam podobają, to proszę o wsparcie w postaci lajka, no i oczywiście subskrypcję, co mi bardzo pomoże rozwijać ten kanał. Tak, mam tutaj mój pressure cooker, mój szybkowar ma taką opcję, żeby podsmażać. Jeżeli nie macie, to można to robić na patelni wszystko. Natomiast ja w tym szybkowarze sobie podsmażę cebulkę. Zawsze jak dodajemy olej, to czekamy, aż on się też nagrzeje. I teraz ta cebula sobie będzie tutaj się podsmażała. Ja ją chcę troszkę przypalić, żeby był ładny smak. A tutaj będę sobie te żeberka podpiekał. Ja je najpierw jeszcze troszkę dodam pieprzu, obsypię solą. Nie za dużo, bo w tym sosie będzie też sos będzie słony, więc to mięso też przejdzie. Pieprzu i będę sobie teraz to obsmażał. Przepis jest bardzo prosty, zaledwie kilka składników, natomiast efekt jest rewelacyjny, szczególnie w szybkowarze. Te żeberka są jest super delikatne, one się aż rozpadają. Tego tak naprawdę jeszcze nigdy nie udało mi się osiągnąć, jak tradycyjnie w garku robię. No i trzeba to robić dłużej i zaglądać. Tutaj zaraz sobie przykryję to wszystko i zapomnę na całą godzinę. Natomiast jeżeli robicie w garku, wszystkie etapy są takie same. Czyli podsmażamy cebulkę, musi być podsmażona, bo jak wrzucicie wszystko do garka, znaczy tak naprawdę w taki tradycyjny sposób, to można tą cebulkę trochę podsmażyć i później zostawić, na to położyć żeberka. Ona się i tak zarumieni, bo w szybkowarze, jak przyjdzie ciśnienie, no to ona się nie zarumieni za bardzo. Ale ważne jest właśnie, żeby i cebulę, i żeberka zarumienić. Olej musi być bardzo gorący. To jest przesada, ale jakieś takie 180 stopni powinna mieć ta patelnia. I ja sobie to pruszę w mące i na patelnię. No, tutaj ta temperatura chyba troszkę za niska jest, bo mi się widzę, że nie tak bardzo przypieka. Tylko sobie podkręciłem i dodam resztę. Nie dodajemy dużo na jeden raz, dlatego że wtedy one się zaczną gotować, a nie smażyć. A mają się smażyć. To jest bardzo przydatne urządzenie, szczególnie jak robię pizzę. O, to jest nawet o 200 stopni ma teraz. Jest idealnie, żeby sobie tak właśnie przysmażyć te żeberka. One muszą być okruszone w mące, znaczy no nie muszą, ale lepiej będą smakować, bo ta mąka nam się delikatnie przypali i doda do tego sosu i koloru i smaku.
Także pamiętajmy, zawsze trochę przypalamy. Nie unikamy tego przypalenia. Zobaczcie, tutaj na spodzie mi się taka już warstwa robi, taka niby przypalona, ale to jest właśnie ten smak, że jak tego nie zrobię, to będzie takie wszystko nijakie. A uwierzcie mi, że nie będzie to przypalone. O, zobaczcie, tylko tyle chcę zrobić. Nie chcę za dużo, bo one nie mają usmażyć. Tylko mają się przyrumienić. I to już są gotowe. Zobaczcie, tutaj ta mąka mi się ładnie już przysmażyła. I kolejne. Tu jest idealnie. Jeszcze trochę podleję rosołem. Widzicie, wszystko to się robi szybko. I praktycznie w takim szybko warze ten obiad jest prawie bezobsługowy. Znaczy jest bezobsługowy, poza tym, że trzeba te żeberka przysmażyć. Doleję sobie trochę oleju. O, przepięknie. O to właśnie chodzi. Jest niby przypalone, ale tak właśnie na rzecz. Teraz. Jakieś 350 ml rosołu i teraz cały ten smak z dołu, zobaczcie, taki piękny brązowy kolor. I to jest właśnie ten smak. Ja stosuję rosół z kostki, więc nie potrzebuję za bardzo solić to później, ale jak zrobicie ze zwykłym rosołem, to będzie nawet lepsze. No i te żeberka już sobie mogę tutaj dawać. Też są dobre. Taki delikatny właśnie, żeby się przyrumieniło, nie spaliło. To nabrało koloru i to wystarczy. Tłusta cebula będzie idealnie. O. Tutaj też nie chcę, żeby mi się to spaliło. Zmniejszę temperaturę. No, zobaczcie, o to właśnie chodzi. Mogę włączyć. I żeby ten smak się nie zmarnował. Zobaczcie. To idzie też do garka. Tam się już ziemniaki na kluski gotują. Zobaczcie, ten sos już jest taki ładny, brązowy. Zamykamy, ustawiamy na meat stew, czyli tam mięso, albo jakąkolwiek opcję taką podobną, na godzinę. Wydaje się, że długo, bo jak na reklamach widzimy, to 20 minut i gotowe, wszystko pięknie smakuje, a jednak nie. Ja tutaj to używam już przez lata i żeberka, mięso, żeby było miękkie, musi być godzinę. Czasami nawet robię 1,5 godziny, jak jest większy kawałek i wtedy to się rozpada. Jak zobaczycie na wideo na YouTubie, jak ktoś pokazuje, to widać później, że to mięso nie jest takie miękkie. Ono jest takie ciągle... Trzeba je kroić, a zobaczycie, te żeberka można kroić łyżką.
No to do zobaczenia za jakieś godzinę, 15 minut, bo ja będę chciał, żeby ta para samoczynnie się ulotniła, żeby nie szybko, bo jak szybko, to mięso będzie trochę może stwardnieć. No to mam para tutaj cała się ulotniła, tutaj widzimy, że to opadło, więc można zobaczyć, jak to wygląda. Wygląda pięknie. Zobaczcie. Sprawdźmy, czy są miękkie. Już widzę, że są miękkie. Zobaczcie. Jak wszystko odchodzi od. W środku są soczyste, jak to widać. Praktycznie nie muszę naciskać. Rozpada się. To są właśnie idealne żeberka. Zobaczcie, nawet jak chcę ukroić wzdłuż tych włókien, to bez problemu mogę kroić. Zobaczcie się. Przepiękne. A jak smakują? Rewelacja. Naprawdę. Uwierzcie mi, a najlepiej nie wierzcie, tylko ugotujcie. Rewelacyjne. Także ja sobie to później dokończę. Teraz wyciągniemy te żeberka stąd i musimy zrobić sos. Ostrożnie, żeby nam się nie porozpadały. Tak jak mówiłem wcześniej, nie należy wierzyć reklamom za bardzo, że szybko warto, wszystko tak szybko, 20 minut i gotowe. No niektóre rzeczy to prawda, ale przy niektórych, jak chcemy mieć dobre, to trzeba troszkę dłużej. No tak naprawdę to normalnie, gdybym gotował, to tak z 2 godziny, 2,5 godziny na bardzo wolnym ogniu. Efekt byłby podobny. To żeberka mamy teraz. Teraz gdybym to, co chcę zrobić, chcę odparować ten sos. Gdybym to zrobił z żeberkami w środku, one by nam wyschły. Dlatego, że jak działa ten szybkowar, to zwróćcie, że włączę. Jak on działa? Po prostu, ponieważ jest wysokie ciśnienie, woda wrze w temperaturze wyższej, czyli tak naprawdę tutaj w środku to się nie gotuje. To jest wysoka temperatura, ale nie wrze. A dzięki temu, że nie wrze, po prostu to wszystko jest takie soczyste. Ta woda z tych żeberek nie została. Nie ulotniła się, bo jeżeli gotujemy w coś we wrzącej wodzie, to po prostu takie mięso staje się suche. A tutaj ono się gotuje, ale nie ma wrzenia, dzięki czemu ono pozostaje soczyste. No i to jest taka właśnie zasada tego szybkowaru. I teraz, jak odparuję tą wodę tutaj, ten sos będzie bardziej taki bogaty, czyli będzie smakował, będzie troszkę bardziej słony i tak dalej. I tutaj oczywiście to nie byłby ja, gdybym nie zapomniał czegoś. A ja zapomniałem czosnku. Także teraz, żeby to uratować, to tutaj dodam tak pół łyżeczki czosnku granulowanego. Oczywiście bez czosnku też jest dobre, ale lubię z czosnkiem. I to mi się teraz przez jakieś 5 minut będzie odparowywać. Również tutaj dodam mąki, dzięki czemu ten sos nam zgęstnieje i będzie przepyszny do klusek.
Można dać zwykłej mąki ziemniaczanej, jaką wolicie. Ważne jest, żeby to zrobić do zimnej wody. I takie dwie, półtorej łyżeczki tej mąki jak dodam, to będzie idealnie. Teraz to potrzebuję dobrze wymieszać. I tę mąkę dodaję teraz, żeby ona zdążyła się nam ugotować. Żeby nie była surowa. Jak dodam na samym końcu, tylko zęsknieje, ona jeszcze musi zmienić kolor. Troszeczkę się tak przypalić, przypiec. No i teraz jak dodaję, to tutaj też mieszam. Teraz nam to wszystko ładnie zgęstnieje. Nie przejmujemy się, że coś się przypali na spodzie. Jak widzicie, ta cebula nam tu znika przy mieszaniu. Bo ona już jest tak ugotowana, że ona się po prostu tutaj rozpuszcza. To samo robimy, jeżeli gotujemy tradycyjnie. Ja bym był, bardzo bym odradzał, żeby to odparowywać w trakcie gotowania, bo wtedy, żeby odparowało, no to musi być po prostu troszkę większy ogień. No i wtedy te żeberka nam wyschną. Także najlepiej wyjąć, zwiększyć ogień, odparować. I wtedy będzie idealnie. Tradycyjnie jak gotujemy w garku, to musi być bardzo mały ogień, no tylko tak delikatnie bulgotać. I wtedy gotujemy długo, aż do efektu. Ja zawsze odradzam gotowanie na czas, tylko do efektu, bo delikatnie dodam soli i pieprzu. Ale to tak naprawdę niewiele. To już czuję tak delikatnie ten smak czosnku. Oczywiście tego czosnku też nie można dodać tyle, żeby to był sam czosnkowy sos. No chyba, że lubicie tak, ale wszystko ma to być tak skomponowane. Perfekcyjnie. Więcej nic nie trzeba. Jeszcze mi się to 2 minuty to lotuje, to będzie jeszcze bardziej takie słone, więc wystarczy. Można wrzucić żeberka. I za chwilę będzie można serwować, tylko kluski ugotuję. Jeśli wideo się okazało przydatne, to proszę o lajka, no i zapraszam do subskrypcji, bo staram się jak najwięcej tutaj ciekawych przepisów na ten kanał wrzucać. I życzę smacznego. Do zobaczenia.